Cześć, witamy serdecznie wszystkich widzów na kanale Raban Boxing TV. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam wyjątkowo nie jeden, a dwa albumy. Są to produkcje zawodnika, o którym pewnie niewielu z Was słyszało. Koleżka ma ksywkę Frickson Fisk, pochodzi z Siedlec. Rapem zajmuje się już ładnych kilka lat. Jak do tej pory wydał dwa albumy, dwie epki. Pierwszą z nich jest epka Lo-Fi. Premiera odbyła się w roku 2018. Frickson wydał jedną i drugą własnym sumptem. Ukazały się one w limitowanym nakładzie po 200 sztuk każda. Zerwiemy folię, zerkniemy do środka. Jego rap na tyle mi się spodobał, że postanowiłem zakupić obydwie w wersji fizycznej. Po otwarciu mamy tutaj naklejkę. W środkowej części płyta. Tutaj szczegółowa tracklista. Na krążku mamy 8 numerów. Tutaj autograf Fricksona. Muszę przyznać, że wydanie naprawdę bardzo fajne. Pierwszą epkę promowały trzy klipy. Były one zrealizowane do utworów Lo-Fi, Grawitacja oraz Na Balkonie. Jeżeli chodzi o drugą produkcję Fricksona, to nosi ona tytuł Stoner EP. Premiera odbyła się 20 lutego 2019 roku. Z tyłu tracklista utworów. Tutaj digipak nam się rozkłada na dwie części. Po prawej mamy krążek. A po lewej, tak jak widzicie, również autograf. Z ciekawostek mogę Wam powiedzieć, że Stoner EP ukazał się również na 10-calowym winylu. Nakład tego winyla to 50 sztuk, więc jest mega unikatem i tak naprawdę mega limitką jak na dzisiejsze czasy. Jeżeli nie słyszeliście jeszcze Fricksona, to zapraszam serdecznie do sprawdzenia. Koleżka robi naprawdę bardzo fajny rap i osobiście się on podobał na tyle, że postanowiłem zakupić jego album. Na dziś to wszystko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia oczywiście na kolejnych unboxingach. Link macie w opisie filmu. Dzięki za uwagę. Pozdrawiamy.